Witajcie, z tej strony Konrad, Xtreme Hardware. Serdecznie zapraszam Was do materiału poświęconego komputerowi, który przeszedł przebudowę, metamorfozę w gruncie rzeczy, ale na wstępie chciałbym Was powitać w materiale pierwszym z twarzą w 2024 roku i życzę Wam wszystkiego najlepszego, aby ten rok był lepszy niż jakikolwiek wcześniej. A teraz przechodzimy do rzeczy. Cała historia opiera się o wydarzenie, jakie zapoczątkowało się na grupie Bastion Pasjonatów Xtreme Hardware, gdzie Maciej, którego serdecznie pozdrawiam, zgłosił się do mnie w kwestii regulacji platformy. Jak się okazało, kompa przebudowała mu pewna firma, tam oczywiście żadnej nazwy nie będę zdradzał, nie w tym rzecz. Przeprowadzono podobno regulacje, które skończyły się w taki sposób, że 3 razy musiał tego kompa zawozić z powrotem, a co jeszcze najciekawsze w tym wszystkim, to iż komputer wcześniej miał inaczej poprowadzony układ LC, który był dość dobrze zrobiony, a został przebudowany w tejże firmie na układ, który działał tragicznie i nie miał prawa efektywnie działać. Zostały popełnione błędy, można powiedzieć, totalnej amatorszczyzny, czyli no, zaraz zobaczycie w materiale, co było nie tak i o tym dokładnie opowiem. Zobaczycie również testy, jak się przełożyła przebudowa tego układu LC z tragedii na układ efektywnie działający, tak bym to określił. No i słów kilka na ten temat. Natomiast, co jest ciekawe, wcześniej ten komputer w ogóle został zbudowany, układ LC został zrobiony przez człowieka, który otwarcie powiedział, że pierwszy raz to robi i Maciej został o tym poinformowany i nie ma żadnych problemów, jeżeli chodzi o kwestie związane z tą informacją, bo tam umówili się na pewną kwotę małą, człowiek sobie się uczył, zrobił mu LC. Oczywiście komputer nie był ustawiony, więc podrzucił tego kompa do pewnej firmy, która ustawiła mu go, no i przebudowali LC z nieźle działającego, robionego pierwszy raz przez człowieka na LC, które było tragiczne. Także w ogóle historia niesamowita. Ale okej, Maciej podrzucił do mnie kompa. Jak zobaczyłem w ogóle, jak ten komputer wygląda, jak jest układ poprowadzony, bo tu trzeba zaznaczyć, że umówiłem się wstępnie na regulację, żeby po prostu go ustabilizować, gdyż na tej machinie użyto 4 kości z XMP 7200, i twierdzono, że te kości działają na 13700K, na Strixie 790E Gaming. I te kości miały w pełni stabilnie latać na 7200. Myślę, że ci z Was, którzy wiedzą, jakie są zależności sprzętowe i jakie są ograniczenia DDR5, samych procesorów, kontrolerów pamięci, 12, 13, 14 gen, jakie są ograniczenia płyt na Z690, 790, na AM5, zdają sobie sprawę z tego, że nie ma najmniejszych szans, żadnych, w ogóle nie ma cienia szansy, choćby na rzęsach stawać, że tak to określę, żeby uzyskać takie taktowania przy sensownych timingach, bądź nawet bardzo poluzowanych timingach, przy zastosowaniu bezpiecznych, optymalnych napięć VDDD, VDDQ, napięć IMC, napięć system agent, napięć dla kontrolera pamięci itd. itd. Jak się dowiedziałem, bo pytałem się, czym w ogóle zostały przeprowadzone testy stabilności tej platformy, ile czasu trwały, jakimi programami, w jaki sposób. Okazało się, że chyba nie zostały poza sprawdzeniem, benchmarkiem w ID64 stabilności pamięci, także no nie mam pytań. No i komputer cały czas się wykrzaczał. Błędy, crashe, blue screeny itd., itd. No i w końcu Maciej postanowił skorzystać z mojej profesjonalnej pomocy. Umówiliśmy się, przywiózł kompa i jak zobaczyłem, jak poprowadzony jest układ LC, złapałem się za głowę i powiedziałem, że w ramach tej współpracy, na którą się umówiliśmy, w ramach wymiany energii, mój czas, finanse, tak to wiadomo działa, zrobimy mu to LC od razu, nie będziemy musiał nic dopłacać. Po prostu. Bo polubiłem człowieka i stwierdziłem, że okej, nie ma tutaj hardtub, na softach nie będzie to jakieś wielkie zaangażowanie czasowe. Troszkę godzin doszło roboty, natomiast liczy się efekt i to, że człowiek jest zadowolony. Zresztą zachęcam Macieja do napisania komentarza pod tym materiałem. Chociaż nawet nie muszę go zachęcać, bo sam się mnie niedawno pytał, kiedy materiał będzie, bo chcę komentarz napisać. Ale okej. Zacznijmy od tego, już pomijając fakt pamięci, co zobaczyłem w tym komputerze na dzień dobry, że jest nie tak. GPU latało razy 8. Jedni powiedzą, nie ma problemu, mało istotne, przecież PCI Express 4.0 razy 8 daje w zasadzie taką przepustowość jak PCI Express 3.0 razy 16. Tudzież powiem Wam, że w zeszłym roku, jakoś może listopad, to jest niedawno, przez przypadek zupełnie zrobiłem taki test na 4090 i 13900KS-ie, gdzie karta latała razy 8, bo miałem źle wpiętą dźwiękówkę, tylko ja to sobie na benchu sprawdzałem,
i podbierała mi linię PCI Express. Przy 4090 Stixie nie mogłem dźwiękówki wpiąć w odpowiedni slot i latała mi karta razy 8. Zobaczyłem to, mówię, a kurczę, zrobiłem parę testów tak dla siebie. Sprawdziłem na razy 16, różnice wydajnościowe sięgały od 4 do 10% przy karcie 4090. PCI Express 4.0 razy 16 versus 4.0 razy 8, gdzie przepustowość była zajęta w granicach 6 do 10%. 6% przy razy 16, 10 tam do 11, 12 max razy 8, czyli jakby skalowanie mamy zgadzające się. Natomiast mamy kilkadziesiąt procent, w zasadzie 80-90% do wykorzystania pełnej przepustowości złącza. Więc w teorii nie powinny te wyniki jakoś się różnić. Natomiast z jakiegoś powodu 4 do 10% za samą przepustowość karty graficznej złącza PCI Express mamy straty przy 4090, tak? To jest ciekawostka. Dlaczego tak się dzieje? Mimo wszystko, iż przepustowość się zgadza, mamy duży zakres jeszcze wolnej przepustowości, to jednak gdzieś następuje bottleneck, przypchanie kanałów informacyjnych pomiędzy kartą graficzną, procesorem, chipsetem, pamięciami. Gdzieś leży problem. Więc ja też bardzo sceptycznie podchodzę do wszelkich testów w sieci, które mówią, że przepustowość PCI Express nie ma znaczenia. No, na platformach, które może nie są sensownie poustawiane, owszem, natomiast na platformie dobrze ustawionej, pieczołowicie, gdzie się czas poświęci, przy topowej karcie graficznej jednak te różnice będą. I to jest bardzo istotne. Rozdzielczość, w jakiej to testowałem, 3400 na 1440p, żadne Full HD, także no też nie mała strata. Natomiast przy komputerze Macieja takich różnic by nie było, byłoby to może 2-3% max, gdyż jego procesor to 13700K i GPU RTX 3080. Bardzo duże niedopatrzenie z mojej perspektywy, patrząc na to wszystko, dlatego że wystarczyło przepiąć dysk NVMe z jednego slotu winny, Strix 790E w tejże konfiguracji podpiętym dyskiem NVMe w ten, a nie inny slot. Działał w taki sposób, że przepustowość PCI Express razy 16 spadła do razy 8. Wystarczyło dysk przełożyć w inny slot i wszystko było ok. Takie informacje są zapisane w instrukcji płyty głównej, a poza tym no, trzeba sprawdzić, jak temat wygląda, chociażby w CPU-Z, tak, w zakładce mainboard i zobaczyć, jak się karta zachowuje. Najprostsza rzecz, to też nie zostało zrobione, został oddany taki komputer Maciejowi, który no, generalnie nie dość, że nie był stabilny, bo się wykrzaczał co chwila. Karta latała razy 8, a wystarczyło dysk przełożyć w inny slot, 2 minuty roboty. No i ELC było tragiczne. Jak był układ poprowadzony? Jak możecie zobaczyć na załączonym obrazku, a dokładnie filmiku? Rezerwuar, CPU, GPU, boczna chłodnica, górna chłodnica i powrót do rezerwuaru z tendencją zapowietrzania się. Powrót od góry, bez tak naprawdę możliwości efektywnego działania rezerwuaru w kontekście odpowietrzania układu. To jest totalnie błędne działanie. Po przebudowie układu obraliśmy taki kierunek. Rezerwuar, CPU, górna chłodnica, GPU, boczna chłodnica i powrót do reza w taki sposób, żeby rezerwuar spełniał swoją rolę i pozwalał efektywnie odpowiedzieć się układowi tak naprawdę. Co przełożyło się, jak już Maciej przyjeżdżał i odbierał kompa. Oczywiście komp już był wyregulowany, o czym zaraz. Natomiast to, co zwróciło jego uwagę, to to, że temperatury na pulpicie spadły mu około 20 stopni na dzień dobry. Dlaczego? Układ po prostu był odpowietrzony. Wcześniej, pomimo prób odpowietrzania, nie dało się zredukować takiej wielkości kilku bąbli. Oczywiście długofalowo dałoby się to zrobić, ale nie w tym rzecz. Układ ma pracować optymalnie w taki sposób, żeby nawet przy jednym przysłowiowym tańcu szamana, jak wiadomo, odpowietrzyć układ efektywnie, pozwolić mu popracować jeszcze powiedzmy parę dni, uzupełnić ciecz i po sprawie. W tym komputerze wcześniej no, po prostu nie działało to jak należy. Jeśli chodzi o temperatury, jakie osiąga procesor, to przed nasyceniem układu, to jest bardzo ważne, czyli tuż po starcie przykładowo Realbench R23, udało się osiągnąć, uwaga, zbitkę nawet o 25 do okolic 28-30 stopni temperatury na najgorętszym rdzeniu, mniejszej względem tego, jak było przed przebudową. Przy czym oczywiście tutaj jeszcze dochodzi contact frame, no ale nie ukrywajmy, contact frame jest w stanie zbić 5, 8, 10 stopni, a reszta to po prostu kwestia związana z odpowietrzonym układem i z tym, że układ pracuje efektywnie. Czyli nie mamy takiej sytuacji, że temperatura procesora i karty graficznej wpływają na siebie negatywnie. Dlatego zawsze, ale to zawsze, o czym od dawna mówię, trzeba rozdzielać w układzie LC komponentowo
procesor i kartę graficzną radiatorem. Nie może być takiej sytuacji, że przykładowo ciecz zapiernicza nam do procka, rozgrzana z procka trafia do grafy, z grafy dopiero leci przez chłodnicę. Jasne, jest coś takiego jak normalizacja w układzie, temperatura będzie stała i tak dalej, i tak dalej. Jednak siłą rzeczy mamy taką sytuację, że podgrzana temperatura z procesora trafia do karty graficznej, a w momencie, kiedy trafiłaby z procka na przykład do radiatora, to już zimniejsza trafia do grafy. Bardzo łopatologicznie to tłumacząc, bo nie każdy po prostu rozumie, jak to działa. I można sobie mówić, że nie, bo wiele osób mówi, że to nie ma znaczenia i widziałem testy, że to nie ma znaczenia. Okej, ja też widziałem takie testy. Za czasów 7700K, GTX-a 980 Ti, 1080 Ti i tak dalej. Nie były to takie różnice jak za czasów procesorów takich jak 13900KS, 14900K, za czasów kart graficznych jak RTX 4080, 4090 czy 3090 i tak dalej, i tak dalej. To są diametralnie inne w ogóle tematy. A też jeżeli chcecie posłuchać wiele aspektów na temat tego, jak budować LC, jakich unikać błędów, jakie są mity w sieci, to serdecznie zapraszam do podcastu, który jakiś czas temu nagrałem z Piotrem Markiszem, którego serdecznie pozdrawiam, właśnie w tematach LC. Także tak, gdyby tutaj było jeszcze mocniejsze LC, to te temperatury długofalowo, bo oczywiście kiedy układ się nasyci, to różnice termalne zamykają się w około 10 do 12 stopni mniej więcej temperatury różnicy na procesorze względem tego, co było wcześniej przy długofalowym renderze, czyli na przykład 4 godziny testów OCCT, Realbench, Cinebencher 23 i tak dalej, pod pełnym obciążeniem procek przykładowo. Natomiast gdyby układ był potężniejszy, to różnice mielibyśmy jeszcze większe. Tak to wygląda. No i przede wszystkim przed przebudową nie było możliwości ustabilizowania procesora na 5,5 GHz, 4,2 na E, 5,5 na P, 4,2 na E, 4,4 Ring przy tych ustawieniach pamięci, gdyż zbyt szybko po prostu się przegrzewał i destabilizował. Po przebudowie układu w pełni stabilna praca, wiele godzin, a komputer jest w ogóle używany do gier, także i tak takich temperatur i zapotrzebowania energetycznego nie osiągnie w kwestii jego pracy długofalowej, tak? Więc to zamyka temat. Istotna jeszcze sprawa w tym układzie, to co nie jest dobre, nie gra dobrze, to rurki, to znaczy softy. Średnica 12, wygląda to tragicznie. No i generalnie w ogóle, jeżeli chodzi o samą pojemność cieplną układu, niecały litr tu wchodzi. Więc dla porównania, kiedy my na przykład budujemy kompy takie typowe, załóżmy na trzech chłodnicach, gdzie jest rezerwuar, trzy chłodnice, na przykład 2x360-30, 360-60 w załóżmy Lianlizer 11 XL, tak? To tam wchodzi ponad 2 litry cieczy. A tu mamy 800 ml, około 800-900 ml. Już nie mówiąc o potworach typu Aventador, gdzie wchodzi praktycznie 5 litrów cieczy i tak dalej. Także no, im pojemniejszy układ, im potężniejszy układ, tym większe pole do popisu. Także i tak jestem zadowolony z tego, co udało się uzyskać z takiej popierdółki LC, gdzie wchodzi niecały litr. No ale to Maciej już wie co i jak będziemy działać w przyszłości z przebudową machiny, to wiemy jaki kierunek jest obrany. Ja tutaj pracowałem razem z Agą na tym, na czym można było pracować, jeżeli chodzi o przebudowę LC. Żadnych komponentów mieliśmy nie zmieniać. Oczywiście został dorzucony contact frame, także no, przeprowadziłem tutaj modyfikacje tego typu, ale reszta to są komponenty, jakie były tu wcześniej. I teraz tak, zwróćcie w materiale uwagę na temperatury procka, VRM karty, pamięci karty, pobór prądu karty graficznej, pobór prądu procesora. Dlaczego? Jak możecie zobaczyć, testy przeprowadzone na DEF-ie, ale to też nie takie totalne, ponieważ procek ustawiony na DEF, karta ustawiona na DEF, pamięci ustawione na DEF, jeżeli chodzi o ich wszystkie timingi, ale oczywiście przy 4x16 zjechałem do 6000 MHz 7200, bo niezależnie od tego, jakie bym napięcia wbijał, nie ma możliwości ustabilizowania pamięci przy 4x16 na 7200. Przy najbardziej wypasionych prockach, jeżeli chodzi o IMC, najlepsze sztuki 13900KS, czy kilka fajnych sztuk 14900K, z płytami, z czterema slotami, jak Z790 Hero,
Hero, Dark Hero, Z790 Rock Extreme, płyty z wysokiej półki posiadające 4 sloty DDR5. Udało mi się ustabilizować przy założeniu nawiewu aktywnego na pamięć wartości 6600, 6800, bardzo wysokie tak naprawdę, przy 4x16 i timingach 38, 39, 39, 38, G2, T2, drugi, trzeci rząd zaciśnięty, tak? Przy stosunkowo niskich TRFC rzędu 420, 440. Przy takich wartościach naprawdę sowicie, ale przy... I to i tak tak naprawdę update'y Windowsa później to wszystko zażarły, że tak powiem, i finalnie na to, co można liczyć, długofalowo 24x7, 6000, 6200, czasem 5800, no nie więcej. Nie przy czterech slotach zapełnionych, jeżeli mają być sensowne napięcia, ma być pełna stabilność. Finalnie pamięci tutaj ustawiłem na 6000 MHz, cel 36, 38, 38, 36, T2, GIR 2, drugi i trzeci rząd poprawiony. Przy 6200 czy też 6400 stabilność nie do uzyskania przy zachowaniu sensownych napięć, więc granie warto świeczki. Natomiast cały procek, tak, 13700K ustawiony na 5,5 GHz rdzenie P, 4,2 GHz rdzenie E, 4,4 pod system pamięci Ring na sztywno. Stabilność uzyskana. Gdybym miał tutaj większe pole do popisu, przykładowo kości 2x16, czy szybszą kartę graficzną, która już nas by nie ograniczała, bo też gry, w jakich testowałem, no, są bardzo sowicie zażynający GPU, że tak to określę. Natomiast wybrałem takie gry po to, żeby też pokazać wydajność z RT, z PT, pokazać właśnie docisk temperatur, jeżeli chodzi o GPU, bo to jest też CPU, jeżeli chodzi o kwestie w kontekście gier. Bo to, co jest istotne, to dlaczego przeprowadza się regulacje wydajnościowo-napięciowe? Ludzie mają takie dziwne myślenie, że w tych czasach overclocking nie jest istotny i tak dalej. No nieprawda. Mamy taką tendencję, że producenci płyt głównych i procesorów, tak naprawdę to głównie procki, tak? Intel i AMD, procesory są wyżyłowane na dzień dobry, tak żeby oferować najwyższą możliwą wydajność. Pobór prądu jest tutaj jakby elementem drugorzędnym. Przy czym trzeba przyznać, że AMD zdecydowanie lepiej wypada w kwestii poboru od Intela. Tutaj nie ma co do tego wątpliwości. Niemniej, jeżeli chodzi o kwestie precyzyjnie przeprowadzonych regulacji, to na Intelach, jak i na AMD, jeżeli takie regulacje się przeprowadzi, to i tak w grach, na przykład taki 13700K, czy 13900K, 14700K, 14900K, będą oferować wyższą wydajność, wyższe 1% low, wyższe stabilne klatki, niż na przykład dobrze ustawiona sztuka, jeżeli chodzi o pamięci 7800 3D czy 7095X3D. Pokażę Wam materiał wkrótce, tylko najpierw polecą grafy. 3090 versus 7900XTX versus 4080 versus 4090. Zaległy materiał, ale chcę się podzielić z Wami pewnymi wnioskami i no, po prostu puścić ten materiał, a później zmontuję jeszcze bardziej zaległy materiał 12900K versus 13900K versus 7950X3D w grach. Jest też materiał przygotowany, który niebawem puszczę w renderach, gdzie właśnie omawiam, pokazuję te różnice między Intelami i AMD w kategorii wydajności i kategorii poboru prądu. No ale to oddzielny temat, także sobie porozmawiamy i pokażę Wam konkretnie w innym odcinku. Natomiast tutaj wracając do tematu. Przy obecnych tendencjach producentów, tak żeby zoptymalizować pracę komputera, należy tak naprawdę takiego proca wziąć, że tak powiem, na warsztat, czyli w tym wypadku na płytę główną, wyregulować wszelkie napięcia kluczowe, poustawiać pamięci. Przekłada nam się to na drastyczne, bo na przykład o 60-80 W poboru prądu nieraz mniejsze zapotrzebowanie, przez co przekłada się to na zdecydowanie niższe temperatury i na wyższą kulturę pracy, zarówno układów LC, jak i układów IO. I jest to bardzo ważne zarówno i na Intelach, i na AMD, szczególnie jeżeli chodzi o środowisko robocze, o renderingi, bo jeżeli chodzi o gry, no to wiadomo, te procki no nie pobierają jakoś dużo energii wtedy, też jakoś się mega nie grzeją, niemniej i tutaj jest dość szerokie pole do popisu, co przekłada się na redukcję o 20-30 W na przykład, bo jeżeli procek ma pobierać 130 W, zapewniając 100% swojej wydajności, a ma na przykład pobierać 100 bądź 110 W i zapewniać 105 do 106 na przykład procent swojej wydajności, no to uważam, że gra jest warta świeczki. Czyli mamy redukcję poboru prądu, redukcję termalną i większą wydajność.
Dlaczego z tego nie skorzystać? I tak wygląda współczesne podejście do platform. Można to nazwać OCE, tak? Bo overclocking, czyli ustawianie zegarów powyżej tego, co daje nam fabryka, ale przy równoczesnej redukcji poboru prądu i temperatur, czyli jakby nowe podejście. Dlatego ja to nazywam regulacjami wydajnościowo-napięciowymi. Więc to jest cały czas bardzo istotne. Szczególnie, że płyty główne mają tendencję do przestrzeliwania napięć. Właśnie dlatego, żeby utrzymywać wysoką stabilność, albo inaczej, utrzymywać stabilność, bo z tą wysoką stabilnością to też jest różnie, szczególnie jak ktoś ma podejście platforma procek na DEF, na auto i tak dalej. Oczywiście każdy ma prawo do takiego podejścia, bo no, po coś są te ustawienia fabryczne, ale problem jest z XMP. Bardzo często, kiedy wybieramy sobie profil XMP i nie mamy adekwatnie dobranych pamięci, które są zbyt, że tak powiem, dowalające kontrolerowi pamięci, no to bez regulacji ręcznych napięć, często też timingów, nie ma najmniejszych szans na uzyskanie stabilności. No i tutaj, tak jak konflikt miał działać na 13700K na płycie z 4 slotami, przy 4 zapełnionych slotach pamięci na 7200, zero szans. Nie ma takiej możliwości, po prostu nie ma takiej możliwości. W testach zobaczycie z jednej strony platformę przed regulacjami i po drugiej stronie platformę po regulacjach. No i teraz tak, przed regulacjami i przed przebudową LC, na co zwróćcie uwagę, że temperatury są drastycznie, bo po 5-7 stopni na przykład na karcie graficznej wyższe, przed regulacjami, czyli karta na defie totalnym, przed przebudową LC względem wyregulowanej platformy i karty, uwaga, podkręconej, plus 100 MHz na rdzeniu, plus 1000 MHz efektywnego taktowania GDDR6X na pamięciach i power limit podniesiony z 320 W DEF RTX 3080 Founders Edition na 370 W, czyli maksymalny to, co pozwala Founders Edition uzyskać. Co się przekłada na wyższą wydajność karty, na wyższe zegary karty i powinna też ta karta osiągać wyższe temperatury i oczywiście osiąga wyższe temperatury względem DEFA, ale jak zobaczycie w tej części testowej, no temperatury są niższe niż na DEFie, na karcie niekręconej. Procek 5,5 GHz rdzenie P bez pływających rdzeni, 4,2 rdzenie E, 4,4 ring sztywno. Jeżeli ringu nie ustawiamy sztywno, to potrafi pływać od np. 1,7, 1,8 do nawet 5,0, ale mamy tutaj cały czas to pływanie, przez co wydajność nie jest równa i mamy często 1% low niższe. No i generalnie no, nie jest to ten sam poziom wydajności. I teraz ważna rzecz. Też zobaczycie bodajże w jednej grze temperatury podobne z jednej i z drugiej strony, tylko że jest to kwestia już tego, że układ się nasycił, ponieważ to LC jest niezwykle nierozbudowane. Mamy dwie chłodnice 360-30 dla CPU i dla GPU. Maciej pytał się mnie, czy ewentualnie moglibyśmy tu wsadzić RTX 4090 pod TLC. Nie ma najmniejszych szans. Nie ma najmniejszych szans, żeby 4090 tutaj wsadzić, o czym go poinformowałem uczciwie. Max 4080 czy 4080 Super, które mają takie samo TDP jak 3080, ale to i tak jest za dużo dla tego układu. Przy niskich obrotach wentylatorów, a te wentylatory w tym układzie też nie są dobrze dobrane, więc do tego LC też te wentylatory do zmiany. Jeżeli miałaby tu 4090 wlecieć, no to trzeba układ tak naprawdę przebudować. Dać 360-45 i 360-60 jako absolutny minimum i wtedy wentylatory zapewniające wysokie ciśnienie statyczne i można działać. Poniżej takiego układu nie ma nawet możliwości, żeby 4090 ładować, więc koncepcja na tego kompa jest taka, że albo będzie rozbudowa układu LC, bo finalnie ma RTX 4090 tu wlecieć, też ma być zwodowany, tak? Albo zostaje układ LC, czyli te 360-30, 360-30, dwie takie chłodnice i po prostu to będzie układ dla proca, a grafa będzie latała na powietrzu. I to jest tylko i wyłącznie taka możliwość. To, co jest bardzo jeszcze istotne w kwestii tych testów, które przeprowadziłem, to w obydwu przypadkach GPU lata razy 16, a mogłem tak naprawdę zostawić razy 8 przy platformie niewyregulowanej, bo taka platforma do mnie została dowieziona, więc mogłem to zrobić razy 8, ale już nie miałem po prostu siły patrzeć na takie partactwo. Musiałem przełożyć ten cholerny dysk NVMe i pozwolić karcie latać na pełnej przepustowości, tak żeby nie było w tym kontekście żadnych anomalii. Po prostu.
'Cause we lost everything. We had to pay the price. So what you had to say, but I think of beauty.
Okej, okay, jesteśmy teraz po tej części testowej. Zobaczyliście co i jak. Mam nadzieję, że wyciągnęliście odpowiednie wnioski. Napiszcie w komentarzu, co myślicie o tym, jakie wy macie doświadczenia z regulacjami platform. I też zapraszam do mnie serdecznie, jeżeli potrzebuje ktoś pomocy, bo na przykład ma niestabilną platformę, czy to platforma do gier, czy platforma do pracy, czy po prostu chce przebudować układ, czy w ogóle zrobić sobie metamorfozę komputera i tak dalej, to piszcie do nas na kontakt.echa@gmail.com. Do każdego podchodzimy w pełni indywidualnie. Też bardzo ważne jest to, że nie na wszystkie projekty mam czas, bo mamy naprawdę dużo projektów wagi ciężkiej do zrealizowania z Custom LC. Projekty też wagi ciężkiej, ale zajo, chociaż komponentowo naprawdę mega dowolone. Niemniej też zajmujemy się w międzyczasie, ja się tym zajmuję dokładnie, regulacjami wydajnościowo-napięciowymi. Jak mam czas, jak mam możliwości, mam wolne terminy, to można się do mnie odezwać w kontekście regulacji. No ale więcej informacji tak naprawdę udzielam drogą telefoniczną bądź mailową, jak ktoś się ze mną umawia, tak? Więc to jest bardzo istotne. Zachęcam do kontaktu, ale też bardzo zachęcam do eksperymentowania. Natomiast jeżeli chcecie skorzystać z profesjonalnej pomocy, to wiecie, gdzie mnie szukać. Więcej będę takich materiałów robił, tego typu, pokazywał przed i po. Prawdopodobnie też zacznę taką serię prowadzić co jakiś czas, pokazywać, jak zachowuje się platforma na defie, na przykład z XMP versus platforma precyzyjnie wyregulowana, jakie są temperatury, jaka jest wydajność i tak dalej, i tak dalej, bo to jest coś, czego u nas na kanale brakuje, a to jest coś, co jest tak naprawdę naszą codziennością, więc chciałbym się z Wami tym podzielić, żebyście też zobaczyli, dlaczego warto to w ogóle robić. Nawet na własną rękę, tak? Jeżeli ktoś chce skorzystać z mojej pomocy, serdecznie zapraszam, ale też od razu mówię, że nie na wszystko zawsze mam czas i nie każdemu mogę w stanie pomóc w danym czasie, więc trzeba się ustawiać nieraz w kolejce. Także podsumowując, zapraszam, polecam napisać jakiś komentarz, łapka w górę albo łapka w dół dla zasięgów zawsze i subskrypcja, jeżeli ktoś jeszcze nie ma suba, to niech to zrobi teraz. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego materiału. Cześć!